bardzo prosimy wszystkich o opuszczenie przestrzeni przed sceną. Jeszcze raz powtórzę, bardzo serdecznie prosimy wszystkich. Rozpoczynamy Wielką Konwencję Wyborczą Konfederacji. Przed Państwem Paulina Klimek. Witam serdecznie, bardzo, bardzo Was wszystkich w Hali Expo w Warszawie. Witam na Wielkiej Konwencji Programowej Trzeciej Siły Politycznej w Polsce. Fakt? Tak jest, tak jest. Fakt, że jest Was tutaj tak wiele, pokazuje, że prawdziwa zmiana nadchodzi. Jesteśmy tu, bo chcemy niskich i prostych podatków. Jesteśmy tu, bo nie chcemy polityków wtrącających się w nasze życie. Jesteśmy tu, bo chcemy rządu dbającego o polskie interesy i o polskich obywateli. Nie będzie zatem zaskoczeniem, jeśli powiem, że dziś o tym wszystkim właśnie tutaj usłyszycie. Zacznijmy zatem tę konwencję tak, jak na prawdziwych patriotów przystało. I proszę wszystkich o powstanie.
Szanowni Państwo, tak chcemy żyć. To jest właśnie hasło dzisiejszej konwencji. To jest hasło Konfederacji. Dom, rodzina, grill, dwa samochody i wakacje. Dokładnie, tak chcemy żyć, ale jak to osiągnąć? I zaraz się o tym dowiemy. Zaprosimy teraz naszego pierwszego mówcę i osoba, która pojawi się tutaj, to prawdziwy fighter w debatach. Miażdży spokojem i merytoryką. Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji. Kandydat na prezydenta w 2020 roku. Panie i panowie, Krzysztof Bosa! Dziękuję bardzo za dobre słowo, dziękuję za tą atmosferę, dziękuję za to gorące przywitanie i dziękuję za zaszczyt bycia pierwszym przemawiającym, który dzisiaj na naszej konwencji, historycznej konwencji, być może największej konwencji ideowej prawicy w Polsce, ma zaszczyt mówić o naszym programie, o tym, jak chcemy żyć. A kontekst, moi drodzy, do tego mówienia jest bardzo dobry, bo Konfederacja jest wreszcie na fali wznoszącej. Kiedy spotykaliśmy się w lutym, kiedy deklarowaliśmy, że odzyskamy Polskę, wówczas niewielu dawało nam szansę na to, o czym mówił w swoim przemówieniu m.in. Sławomir Mentzen, że idziemy po kilkunastoprocentowy wynik. Wielu wówczas w to nie wierzyło. A dziś widzimy to, że w Polsce coś się zaczęło zmieniać i Konfederacja zaczyna ten sezon polityczny z pełną energią. Kochani, będzie dzisiaj, myślę, że będzie dzisiaj bardzo dużo momentów do skandowania, bo dzisiaj nie będą tylko dwa przemówienia. To będzie bardzo bogata konwencja, to będzie bardzo bogata konwencja w nasze postulaty, w naszych liderów, ale zatrzymajmy się na moment na tej prezentacji, która poprzedziła moje wejście. Co my widzieliśmy? Widzieliśmy rzeczy, które wydają się normalne. Widzieliśmy rzeczy, które powinny być w zasięgu każdego człowieka, który ciężko pracuje. Dom albo mieszkanie, wakacje, jakiś wypoczynek, podróże. Widzieliśmy rodzinę, widzieliśmy perspektywę, żeby było nas na to wszystko stać. My chcemy pracować, my chcemy budować swoją przyszłość, my chcemy oszczędzać kapitał w naszych rodzinach, my chcemy mieć co zostawić naszym dzieciom. I sytuacja w Polsce spowodowana przez polityków, tak PiSu, tak Platformy, tak rządzącej Lewicy, rządzącej już jakiś czas temu, ale nie zapominamy tego, jak Lewica w Polsce rządziła, bo nie jest nowa. Ta perspektywa, że będzie nas stać na te rzeczy dzięki naszej ciężkiej pracy, nikt z nas nie chce niczego za darmo, ta perspektywa ucieka. Horyzont spłacenia naszych zobowiązań, horyzont uzyskania zdolności kredytowej, horyzont zarobienia na rzeczy, które są podstawowe po to, żebyśmy mogli utrzymać swoje rodziny, ucieka. I to nie dzieje się samo. To nie dzieje się przypadkiem. To nie dzieje się tylko przez wojnę na Ukrainie. To nie stało się tylko przez pandemię. To są długookresowe tendencje zaprogramowane przez polityków tak w Warszawie, jak w Brukseli. I Konfederacja jest tą siłą, która mówi stop!
normalność. To skandują ludzie po prawej stronie sali. Tak jest, tego chcemy. Normalność to jest taka sytuacja, kiedy pracując jesteśmy w stanie zarobić na rzeczy, których potrzebujemy. To jest normalność. A nienormalność to jest to, co obiecują wszystkie inne partie. To znaczy taka sytuacja, kiedy musimy oglądać telewizję, żeby dowiedzieć się, co dostaniemy, co politycy postanowili nam rozdać. Czy my to skądś znamy? Przecież tak wyglądało życie w PRL-u. I dziś partie, zarówno rządzące, przedstawiające się jako prawica fałszywie, jak i partie przedstawiające same siebie jako opozycja demokratyczna, w odróżnieniu może od Konfederacji, dziś oni uznają, że to jest normalność. Dla nas to nie jest normalność i nigdy nie będzie. Moi drodzy, trzeba powiedzieć wprost. Została złamana umowa społeczna zawarta ze społeczeństwem w trakcie referendum akcesyjnego. W wielkim uproszczeniu, pomijając całą warstwę propagandową, ta umowa wyglądała w ten sposób, że poddajemy się konkurencji ze znacznie bogatszymi narodami na wspólnym rynku i w zamian za to, w wyniku ciężkiej pracy, poprawiamy swoją sytuację materialną i poprawiamy swoją sytuację polityczną. Ta umowa została złamana, ponieważ sama Unia Europejska przy radosnym poparciu tych wszystkich ogłupiałych polityków z PiS-u, Platformy, PSL i Lewicy zaczęła przestawiać całą politykę na zupełnie inne tory. Co dostajemy zamiast równych zasad konkurencji od dobrych kilku lat? Co dostajemy zamiast możliwości pracy i oszczędzania? Dostajemy absurdalną politykę klimatyczną, która na razie nie zmniejszyła temperatury na planecie ani o pół stopnia, ale zmienia nasze życie na niekorzyść. Dostajemy niszczenie konkurencyjności przemysłu, gdzie już w Brukseli się połapali, że ten przemysł traci konkurencyjność i kombinują, jak tu wprowadzić cło węglowe, żeby tą konkurencyjność odbudować. Wspaniały pomysł. Odbudujmy konkurencyjność Europy, wprowadzając więcej podatków. Na pewno się uda. Dostajemy horrendalne koszty energii, na które przestaje być stać przemysł. Komisja Gospodarki z Przemysłem Energochłonnym w Sejmie wyglądała jak stypa. Oni wiedzą, że już jest czas wygaszać produkcję w Europie, że trzeba tylko kombinować, jak ominąć regulacje wjazdowe. Zresztą Komisja Europejska również nad tym pracuje, stąd między innymi umowa z państwami Mercosur, w ogóle nie poddana żadnej debacie publicznej, na której wiele pewnie stracimy, szczególnie polskie rolnictwo. Dostajemy eksplozję kosztów budownictwa. Moi drodzy, technologia idzie do przodu, a budowanie jest coraz droższe. Czy coś tu nie jest nie tak? Czy nie powinno być tak, że stać nas na coraz więcej, ponieważ jesteśmy coraz bardziej zaawansowani technologicznie? Jak to jest, że po 20-30 latach bardzo ciężkiej pracy stać nas na coraz mniej, a nie na coraz więcej? Coś tu jest bardzo nie po kolei. I dostajemy niszczenie bezpieczeństwa, niszczenie perspektywy bezpiecznego, spokojnego życia w rozwiniętej cywilizacji ze względu na obłędną politykę migracyjną prowadzoną przez państwa zachodnie, które w tej chwili regulacjami unijnymi chcą tą politykę rozciągnąć także na Polskę. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody. Nie ma zgody. Moi drodzy, trzeba też powiedzieć, że poza tym, że została złamana umowa społeczna, zawarta nieformalnie ze społeczeństwem w trakcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, umowa, która polegała na tym, my ciężko pracujemy, a narody zachodnie poddają się konkurencji z Polski. Jeżeli jesteśmy lepsi w branży transportowej, to osiągamy lepszą pozycję, a nie, że nam to blokują później pakietami mobilności. Została złamana także umowa zawierana przez polskie społeczeństwo z kolejnymi partiami, które rządziły. Przyjrzyjmy się krótko, co obiecywali. Lewica mówiła, że będzie europejsko, że dogonimy bogaty Zachód. Rządziła, nie dowiozła. Platforma obiecywała ciepłą wodę w kranie i grillowanie zamiast politycznych kłótni. Czy jest chociaż jedna osoba w Polsce, która w tej chwili Platformę kojarzy z czymś innym niż polityczne kłótnie? Ja nie znam. PiS z kolei fałszywie przedstawił się jako prawica. Sam się do tej roli namaścił z pomocą usłużnych mediów. I obiecywał konserwatywne państwo dobrobytu. Nie jest ono ani konserwatywne, ani tego dobrobytu nie widać. Widzimy tłumaczenie się z inflacji, która zżera siłę nabywczą pensji Polaków, zżera wartość oszczędności i końca tego zżerania nie widać.
Te wszystkie partie zawiodły Polaków, zdradziły swoje własne postulaty. Te wszystkie partie muszą odejść. Nieustannie dziennikarze dzwonią do nas i pytają, z którą z tych partii chcemy rządzić. Odpowiedź jest bardzo prosta. Z żadną z nich. Przychodzą na zmianę działacze i wyborcy tych dwóch partii, mówią, słuchaj, wy naprawdę uważacie, że jesteśmy tak samo beznadziejni jak ci drudzy? Ja im wtedy mówię, może nie dokładnie tacy sami, jesteście bardzo komplementarni. Wybór, jaki przed nami stoi, już chyba bez ironii tak można powiedzieć, to jest wolność i niepodległość, albo z drugiej strony socjalizm. Socjalizm budowany w kraju, socjalizm budowany w Brukseli. Wszystkie partie, które z nami konkurują w tej chwili w polityce parlamentarnej, są połączone jednym wątkiem programowym. To jest centralizm i to jest fiskalizm. Żadna z tych partii nie wierzy, że można poprawiać nasze życie oddolnie, że my jako obywatele możemy tu mieć jakąś sprawczą rolę. Jedynie Konfederacja pielęgnuje tą politykę, pielęgnuje to podejście, pielęgnuje tą tradycję obecną i w konserwatywnym liberalizmie, i w konserwatyzmie, i w narodowej demokracji. Właściwie we wszystkich nurtach ideowej prawicy. I to jest nasza siła. Na poprzedniej konwencji mówiłem o tym, że rywalizacja, konkurencja to są rzeczy potrzebne, to są rzeczy, które mają rolę napędzającą rozwój. A dziś chciałbym pójść jeszcze o pół kroku dalej i powiedzieć coś, czego nie potrafią oni wszyscy przełknąć. Także nierówności, także różnice mają swoją ważną rolę w gospodarce. W momencie, kiedy średnia pensja zbliża się do minimalnej pensji, coś jest głęboko nie tak. Powinno być tak, że ten, kto ciężko i dobrze pracuje, ten będzie miał więcej. Powinno być tak i tylko w ten sposób możemy zbudować prawdziwe państwo dobrobytu, bogatą i dumną Polskę. Wolną Polskę, a nie etatystyczną. Tak chcemy żyć, właśnie tak. Chcemy zachować swoje wolności. Chcemy zachować wolność od inwigilacji. To, co PiS próbuje nieustannie przemycić w najróżniejszych ustawach. A później mówią, że są obrońcami wolności fałszywie. Chcemy zachować wolność od ucisku fiskalnego. Sytuacja, w której obywatel mniej zarabiający oddaje w podatkach pośrednich, bezpośrednich, składkach, daninach, jak zwał, ale przymusowo, ponad połowę tego, co zarabia. To jest sytuacja absurdalna. Niektórzy nas krytykują, mówią, że Konfederacja ma propozycje dla dobrze zarabiających, dla bogatszych. Ludzie, jeżeli ktoś, kto mało zarabia, ma ponad połowę oddać, to dla kogo to są propozycje, to co proponują wszyscy inni? To my chcemy ludziom dać ich własne dochody, a nie zabrać. Jak można tak gardzić własnym społeczeństwem, żeby wszystkim jednocześnie wmawiać kłamstwo, że jeżeli się wszystkim dużo zabierze, to się wszystkim jeszcze więcej rozda. Przecież to się kupy nie trzyma. Trzeba to mówić wprost, otwarcie, właśnie tak prostym językiem. Chcemy zachować wolność od absurdalnych regulacji przedstawianych nam jako prawo. Nie każda regulacja będzie dla nas prawem. To, że ktoś coś wydrukuje czy napisze w Brukseli, to, że przejdzie to przez wszystkie unijne instytucje, albo to nawet, że ktoś przegłosuje to przez polski Sejm, to jeszcze nie sprawia, że my będziemy jak niewolnicy spełniać każdy kaprys, który został napisany na papierze i przeprowadzony przez instytucje. Mamy swoje prawa wynikające z prawa naturalnego, z polskiej tradycji, a nawet z konstytucji, która jest niedoskonała, ale jest. Chcemy zachować wreszcie wolność od politycznej poprawności i od politycznej cenzury, która nigdy nie była rozwinięta w III Rzeczpospolitej na taką skalę.
Kiedy rządzili postkomuniści, uważaliśmy, że jest duża cenzura. Teraz jest większa. Wstydźcie się, byli antykomuniści, którzy jeszcze wspieracie PiS. Wstydźcie się tego, co wspieracie, bo takie mechanizmy cenzury, jak w tej chwili rozwinięte zostały, nie powinny mieć miejsca w państwie demokratycznym. Precz z cenzurą, tak jest. Wolność, której chcemy bronić, wolność, zgodnie z którą chcemy żyć i korzystać, to jest produkt rozwiniętej cywilizacji zachodniej, rozwiniętej cywilizacji europejskiej. W Polsce nazywamy tą cywilizację też cywilizacją łacińską za profesorem Feliksem Konecznym. Przypomnijmy, trzy podstawowe filary. Grecka filozofia. Co my tam znajdujemy? Logikę dwuwartościową. Przecież wszystkie siły poza nami odrzucają logikę dwuwartościową. Jak się posłucha ich wypowiedzi, to często jest bełkot. Gdyby oni szanowali logikę, to w większości spraw musieliby się zgodzić z nami, ale nie szanują jej, odrzucają. Drugi filar, rzymskie prawo. Czy prawo tak zwane unijne, czy ta inflacja norm, gdzie jedna przeczy drugiej, czy to ma coś wspólnego z dyscypliną intelektualną prawa rzymskiego, które się jeszcze uczy studentów na studiach prawniczych? Coraz mniej. I etyka chrześcijańska. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby uznać, że ona ma pewną wartość. Wszystkie te trzy filary są wywracane w tej chwili. A zamiast tego, co dostajemy? Tam, gdzie nie ma cywilizowanych obywateli, tam nie ma wolności. Tam jest chaos i bezprawie, albo jeszcze gorzej, tyrania, rządy siły. I Konfederacja tego nie chce i w Polsce chce obronić wolność i podstawowe zasady naszej cywilizacji. I między innymi dlatego musimy uważnie planować, kogo przyjmujemy do Polski, bo żebyśmy mieli wolność, to ta wolność musi być czymś, co dzieje się między obywatelami. Obywatelami, którzy mają przynajmniej podstawowe wartości wspólne, a nie zupełnie rozbieżne. Mówią niektórzy, że nasze podejście to egoizm, oskarżają nas. Nie. Nasze podejście to jest odpowiedzialność. Chęć zachowania wolności nie jest egoizmem. Chęć zachowania wolności jest przejawem życia. Nie będziemy za to przepraszać, ani się tego wstydzić. I jednocześnie przedstawiamy dobry program polityk publicznych. Lepszy niż pozostali. To się nie wyklucza. Moi drodzy, powiedzmy to wprost. Chcemy żyć jako wolni ludzie, ale nie tylko po to, by zająć się prywatnymi sprawami. Gdyby tak było, to przecież byśmy się tutaj nie spotkali, bo nikt z nas tutaj nie przyjechał dla prywaty. Ale także dlatego, że mamy do załatwienia ważne sprawy polityczne. Ani niewolnicy, ani klienci opieki społecznej nie naprawią państwa, nie naprawią prawa, nie naprawią życia społecznego. Angażujemy się w sprawy publiczne, bo możemy sobie na to pozwolić. Jesteśmy ludźmi wolnymi, samodzielnymi. Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, zdolnymi do działania, do wywierania presji, do realizowania swojej własnej strategii, a nie strategii, którą będziemy konsultować z kimś z zagranicy. Tak chcemy żyć, właśnie w ten sposób. Tak chcemy żyć, nie pod dyktando fałszywych autorytetów, nie na rozkaz władzy, której nikt nie wybierał, która przed nikim nie odpowiada i która nie zna i nie rozumie polskich spraw, bo nawet w języku polskim nigdy nie mówiła. A tak w tej chwili chce żyć większość polityków w Polsce. Przyjmować dyktando z zagranicy i co najwyżej trochę popyskować w mediach. Tutaj, prawda, wyjątek dla niektórych polityków obozu rządzącego, ale finalnie robią to samo. Na szczęście, żeby przyjść do pozytywów, mamy dzisiaj Konfederację. Najskuteczniejszy projekt polityczny, który dotychczas powstał na polskiej prawicy, bo te wcześniejsze przedstawiane jako prawica trudno za takie uznać. Konfederacja to jest dojrzała drużyna. Ma wielu liderów, widzimy ich tutaj na plakatach, widzimy ich tutaj na sali. Ma świetnych kandydatów Konfederacja i Konfederacja to jest jedyna realna alternatywa dla tego całego zła, dla tego cynizmu, dla tej deprawacji, która wylewa się codziennie, niezależnie, którą telewizję się włączy, jeżeli ktoś jeszcze włącza. Ludzie zaczynają to widzieć, że w różnych sprawach mieliśmy rację.
Sprawy covidowe, lockdowny, sanitaryzm, kontrakty na szczepienia. No, może pół roku później, czasem dwa lata później, ale przyznają nam rację. I zwykli obywatele to widzą. Relacje z Ukrainą, gospodarka, polityka historyczna, polityka europejska. Gdzie te sukcesy, panie prezydencie? Gdzie te sukcesy, panie premierze? Gdzie te osiągnięcia? Gdzie owoce tej przyjaźni? No nie widać. Imigranci i uchodźcy, to co Unia chce robić, ale także to, co chce robić polski rząd. Totalnie hipokrycie. Kilka dni temu byliśmy pod MSZ-em. Wiecie dlaczego? Bo przedstawili rozporządzenie, zgodnie z którym chcą 400 tysięcy obywateli rocznie ruch migracyjny obsługiwać przez internet, już nie w konsulatach. Mówią, że kontrolują, ale chcą robić to przez internet. 4 miliony w ciągu 10 lat. Wymieńmy z jakich państw? Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Pakistan, Uzbekistan, Indie, Katar, Nigeria. Czy to są państwa, z którymi mamy wspólną podstawę kulturową? Czy to z nimi pisowcy chcą zbudować tą wielokulturową Rzeczpospolitą? No przecież to brzmi jak żart. Konfederacja to często jedyny głos rozsądku, jedyny głos krytyczny i niezależny. To wynika z różnicy generacyjnej i to wynika właśnie z różnicy w stylu życia. Nasz styl uprawiania polityki wynika z różnicy w stylu życia. Sondaże pokazują, że Polacy to doceniają. Nie jesteśmy fascynatami i pasjonatami sondaży, no ale trudno nie zauważyć, że coś się ruszyło do przodu. To, co napawa nas wielkim optymizmem, to jest poparcie w młodym pokoleniu. Mówią, że jesteśmy numer jeden wśród młodych mężczyzn. Super, ale mamy też więcej wyborców, wyborczyń, kobiet, które chcą nas wybierać wśród kobiet niż lewica. Niż lewica, tak. Brawo. Brawo dla pań. I tego się boją. I to cenzurują. I będą manipulować. I próbują ośmieszać. Obie strony tego jałowego sporu wolałyby, żebyśmy nie istnieli. Gdybym był od nich, powiedziałbym, że nas nienawidzą. Nie wiem, czy to prawda. Ale jesteśmy dla nich niewygodni i to jest pewne. Tymczasem my spokojnie robimy swoje. Pracujemy. Dziś przedstawiamy program, ponad 100-stronicowy, kompleksowy program. Nasz dokument, Konstytucja Wolności, który przedstawia nie tylko nasze wartości, o których tu mówię, nie tylko nasz styl życia, nie tylko to, co cenimy i szanujemy. Nasz program przedstawia, jak chcemy to zrobić. Jesteśmy konkretni. Tutaj jest to rozpisane, a pierwszy rozdział jest o naszym dorobku programowym, bo on jest bogaty, on jest przedstawiany codziennie na konferencjach prasowych, w naszych projektach ustaw, które wiszą na naszych stronach, o których mówiliśmy na poprzedniej konwencji. On jest wypracowywany przez naszych pracowników i on będzie w następnym Sejmie wypracowywany w naszym klubie. W klubie poselskim, po który idziemy, żeby więcej nie mogli odmawiać nam naszych praw także na forum Sejmu. Mamy swoje poglądy i wiemy, że żeby je zrealizować, musimy spokojnie przekonywać, musimy rozmawiać, musimy pokonywać przeszkody, musimy budować poparcie. Czy to jest polityka skrajna? Czy to jest radykalizm? No przecież to jest demokracja. Przyznajcie to, drodzy dziennikarze. Przyznajcie to. Do tych wyborów idziemy z czwórką Konfederacji. Cztery hasła, głoszone już, nie nowe. Wysuwamy na plan pierwszy ze 100-stronicowego programu. Proste i niskie podatki, o których za chwilę będzie mówił Sławomir Mentzen. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, bo ci, co prowadzą działalność gospodarczą, oni ciągną całą naszą gospodarkę do przodu. To oni muszą zrobić, żebyśmy zarabiali coraz więcej. Nie można ich gnębić i prześladować. Mieszkania i domy tańsze nawet o 30%, gdyby zdjąć ten cały garb regulacji unijnych i krajowych, podatkowych, ale także inżynieryjnych. W programie jest link do konkretnych wyliczeń. To są wyliczenia inżynierów. Tak nam podnoszą koszty wszystkiego. I gotówka chroniona konstytucją. Słuchajcie, nie możemy dać zrobić z siebie niewolników. To nie jest wymysł. To nie jest abstrakcja. Słowacja wprowadziła takie przepisy, a my nie możemy? Możemy i zrobimy to. Najpierw musimy wygrać wybory. Dobry wynik na jesieni.
duży klub w Sejmie, ale to są tylko cele etapowe. Stawką tych wyborów jest przebudowa systemu partyjnego, zmiana reguł gry w polskiej polityce. To nastąpi w tym momencie, kiedy wszyscy przestaną do nas dzwonić i pytać, z kim chcemy rządzić, a zaczną dzwonić do innych i pytać, kto chce zrealizować nasz program. Stawką tych wyborów jest obrona naszych praw, naszego stylu życia i zdolność do kształtowania naszego wspólnego losu. I my to zrobimy. Nie mamy wpływowych sojuszników, ale naszą bronią jest prawda, są ideowe kadry, które siedzą na tej sali. Gratuluję wszystkim z was, którzy się angażujecie. I jest poparcie, jest realne zainteresowanie milionów obywateli mimo próby wyciszenia naszego programu. Wspólnie idziemy po zwycięstwo. Dziękuję wam bardzo i życzę powodzenia w tej walce. Proszę Państwa, zapowiedziałam, że Krzysztof Bosak miażdży w debatach, ale trzeba przyznać, że równie jest dobry w wystąpieniach. Wielkie brawa, Krzysztof Bosak! A my nie zwalniamy tempa i będzie teraz naprawdę gorąco, bo wystąpi youtuber, patostreamer, TikToker, osoba mająca decydujący wpływ na skład sędziowski finału Ligi Mistrzów. Tak, tak. Wiecie, o czym mówię. Prosto z imprezy na Nowym Świecie. Sławomir Mence! Dobry wszystkim! Skoro mamy konwencję programową, to w największym skrócie streszczę wam nasz program. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, PiS, PO, TVP i TVN. Jaki to byłby piękny świat bez tego wszystkiego, prawda? I oczywiście informacja dla dziennikarzy, bo wiem, że nie łapiecie. To był żart! Nie bierzcie tego na poważnie! Nie pytajcie się mnie, ile to będzie kosztować miliardów złotych, albo jak chcę TVN zlikwidować. To był żart! Zrozumiane? Żebyście w nagłówkach tego nie pisali jak poprzednio. Gdybyśmy dzisiaj byli na konwencji jakiegoś PiSu czy Platformy, to byście się zaraz dowiedzieli, że wam obiecujemy 1000+, 18 emeryturę, dopłatę do tostera, darmowy kredyt na rower, bon na żółwia albo program Farelka Plus. Ale jesteśmy na konwencji poważnej partii, która nie zamierza przekupywać was waszymi własnymi pieniędzmi. Bo dobrobyt bierze się z pracy, z oszczędności i z przedsiębiorczości, a nie z długu drukowania pieniędzy i z zasiłków. Z tego bierze się inflacja, z którą się teraz męczymy.
Notabene z ostatnich badań wynika, że 40% Polaków myśli, że jak inflacja spada, to ceny spadają. Tak wygląda edukacja ekonomiczna w Polsce. Tak kończy się mówienie bzdur przez TVP. I zupełnym przypadkiem 40% Polaków popiera PiS i Lewicę. Przypadek nie sądzę. Jak doskonale wiecie, PiS łupi Polaków, a podatki powinny być niskie i proste. Niestety są wysokie i skomplikowane i z każdym rokiem są skomplikowane coraz bardziej. Kiedy na początku lat 90. pojawiły się ustawa o PIT czy ustawa o VAT, one miały po 40 stron. I z każdym kolejnym rokiem liczba tych stron rosła. Największe przyspieszenie oczywiście nastąpiło za rządów PiS-u przez 8 ostatnich lat. Zajmowali się w zasadzie od strony podatkowej tylko i wyłącznie wydłużaniem oraz komplikowaniem polskiego prawa podatkowego. Polskie prawo podatkowe jest teraz w takim stanie, że to jest trup, którego się już nie da w żaden sposób pudrować. Trzeba to wyrzucić i zaproponować zupełnie nowe, proste prawo podatkowe. Tam już nie ma co plastrów nakładać, nie ma co tego modyfikować. Trzeba to wyrzucić do śmieci i zaproponować zupełnie nowe ustawy. I my te nowe ustawy proponujemy. Pokazaliśmy niedawno pierwsze 3 ustawy dotyczące podatku dochodowego, mające łącznie 40 parę stron, które zastępują obecne 500 kilkadziesiąt stron ustawy o PIT oraz ustawy o ryczałcie. Jedna ustawa dla przedsiębiorców, druga dla inwestorów, trzecia dla pracowników. Da się. Proste podatki są po prostu możliwe, bo to pokazaliśmy, że się da. I teraz na czym te proste podatki będą polegać? Pierwsza rzecz, 2 stawki podatku, 12% i 19%. Niezależnie czy ktoś ma umowę o pracę, umowę o dzieło, nie wiem, kontrakt jakiś menedżerski, czy umowę zlecenie, czy wynagrodzenie członka zarządu, czy z rady nadzorczej, na cholerę to rozdzielać, 12%. Jeżeli ktoś ma zyski z dywidendy, z odsetek, gdzie nie ponosi ryzyka, 19%, 2 stawki podatku. Do tego nowa kwota wolna od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, nie godzi się komuś płacić mniej niż płaca minimalna. A jeżeli się nie godzi mu płacić mniej, to tym bardziej nie godzi się jeszcze go łupić podatkami, kiedy zarabia tak mało. Niestety z każdym kolejnym rokiem ta płaca bardzo szybko rośnie, aż nasza gospodarka, nasi przedsiębiorcy przestają to wytrzymywać. W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie aż 4300 zł, co oznacza, że koszt zatrudnienia pracownika na płacy minimalnej wyniesie 5180 zł, z czego pracownik dostanie zaledwie 3260. Różnicę, czyli 2000 zł, zabiera państwo w podatkach i składkach. Tak właśnie PiS łupi Polaków. I to jest przyczyna, dla której ta kwota wolna tak szybko rośnie, bo każde jej podniesienie zwiększa dochody budżetu państwa oraz zwiększa dochody ZUS-u. Z tego właśnie powodu oni to robią. A jakie są skutki uboczne? Wszyscy zaczynają zarabiać tyle samo. W 2015 roku wynagrodzenie minimalne otrzymywało 1 300 000 osób. Obecnie 3 miliony. W przyszłym roku 3 600 000. W wielu powiatach, gdzie zarabia się mniej niż w dużych miastach, wszyscy zaczynają zarabiać tyle samo. Jak każdy zarabia tyle samo, nie opłaca się uczyć, nie opłaca się rozwijać, nie opłaca się pracować, nie opłaca się zwiększać swoich kompetencji, bo to wynagrodzenie i tak będzie takie same. Dlatego należy z tym skończyć. Wprowadzenie mechanizmu, na podstawie którego każdorazowe podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie płacy minimalnej powoduje podniesienie kwoty wolnej od podatku, rozbija ten mechanizm i zachęca państwo do tego, żeby trochę rozważniej ustalali płacę minimalną. Wprowadzimy też ulgę kredytową. Każdy, czy to przedsiębiorca, czy pracownik, czy na umowie zleceniu, jeżeli będzie miał odsetki od kredytu hipotecznego na dom czy mieszkanie, to tego odsetki zmniejszą mu przychód, tak żeby płacił niższe podatki, żeby te wzrosty stóp procentowych nie oddziaływały tak bardzo na nasze domowe budżety.
upraszczamy i rozszerzamy podatek ryczałtowy dla przedsiębiorców. Obecnie ma 10 stawek. Przedsiębiorcy nie wiedzą, którą z tych 10 stawek rzekomo prostego podatku mają płacić. Wysyłają wniosek do GUS-u o kod PKWiU i odpowiedź dostają po roku. To jest jakaś kpina z ludzi. My wprowadzamy tylko dwie stawki. 3% oraz 8%. 3% od handlu i od produkcji i 8% od usług. I nie będzie zastanawiania się, która z 10 stawek nas dotyczy. A limit przychodu zwiększymy do 50 milionów złotych, żeby polskie małe i średnie przedsiębiorstwa też mogły korzystać z ryczałtu. Do 50 milionów złotych zwiększamy też limit, do przekroczenia którego będzie zobowiązywało do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest to 2 miliony euro. I mnóstwo przedsiębiorców musi płacić fortunę za księgowość. Zupełnie niepotrzebnie, bo wcale nie potrzebują tej pełnej księgi, jeżeli tam mają przychody około 10 milionów złotych. I tu też uprościmy. To będzie olbrzymie zmniejszenie kosztów dla polskich przedsiębiorców, nie kosztujące nic w ogóle budżet państwa. Uporządkujemy kwestię uzyskania przychodów. Wiecie, ile obecnie stron mają przepisy mówiące, które wydatki firmowe nie są kosztem uzyskania przychodu? 17 stron, prawie tyle, ile moja ustawa dla całych przedsiębiorców. 17 stron mówienia, który wydatek nie jest kosztem uzyskania przychodu. To jest kolejna kpina z ludzi. Wywalamy to wszystko. Jeżeli coś jest wydatkiem firmowym, to jest kosztem uzyskania przychodu. Czy to jest samochód, czy obiad z kontrahentem, czy garnitur do pracy. To jest koszt uzyskania przychodu, bo jest to nasz wydatek firmowy. Podatki naprawdę mogą być niskie i proste, tylko trzeba chcieć i my chcemy, oni w ogóle nie chcą. Proponujemy też zupełnie nową ustawę o CIT dotyczącą spółek, która ma jedno założenie. Podatki dla polskich firm powinny być niskie i proste, a niech wielkie korporacje międzynarodowe sobie radzą, niech oni tu płacą te podatki, bo to jest w naszym interesie. Zwiększamy limit, do którego można płacić zaledwie 9% CIT, do 50 również milionów złotych, nie tak jak teraz 2 miliony euro. Rozszerzamy CIT estoński. To jest bardzo dobry podatek. To jest jedyny podatek zaprojektowany tak, żeby nie trzeba go było płacić. No co może być piękniejszego niż podatek, którego nie trzeba płacić, tak? Której płacimy dopiero wtedy, kiedy wypłacamy dywidendę. Niestety obecnie ten podatek ma mnóstwo ograniczeń, które wywalamy, bo nie są nikomu do niczego potrzebne. Podobnie traktujemy koszty uzyskania przychodu dla spółek. Będzie dużo więcej można wrzucić w koszty tak, żeby polscy przedsiębiorcy nie martwili się, jak rozliczać swoje podatki. I zachowujemy te wszystkie ograniczenia, które uniemożliwiają łatwe transferowanie zysków przez wielkie międzynarodowe korporacje z Polski. Piszemy od nowa też polską ustawę o VAT. VAT w Polsce jest tak patologiczny, tak skomplikowany, już nawet piosenki o nim powstają. Co to jest? Dokładnie to jest krówka. Wy to wiecie, ale nie wie tego skarbu. 6000 na umowie, to 3 na twoim koncie. Tak nas łupią, podatki muszą być niskie i proste. Przez Morawieckiego inflacja rośnie na naszych oczach. Panie premierze, w przyszłym roku życzę bezrobocia. Te kartki to wprowadzone przez PiS przepisy. Przestał pan napastować koty w piwnicy? Dokładnie, przecież to jest patologia. Żeby sądy przez parę lat zastanawiały się, jaki jest VAT na krówkę, czy to jest cukierek, czy to jest produkt mleczny. Żeby wcześniej przez kilka lat myśleli, jaki VAT jest na mrożoną bagietkę z masłem czosnkowym. No kto to wymyślił? A wiecie, jak trudne jest opodatkowanie sushi i zastanawianie się, czy tam jest trochę ryby, czy jej nie ma, bo to zmienia od razu stawkę VAT-u. Oni są porąbani. Ten VAT trzeba napisać od nowa i my to zrobiliśmy. Ci nieudacznicy, którzy nie potrafią nic poza komplikowaniem przepisów, mówią nam, że się nie da, ale się da. Polska ustawa o VAT jest wzorowana oczywiście na dyrektywie unijnej, bo musi być. I oni mówią, że to dlatego jest tak skomplikowana. Ale dokładnie na tej samej dyrektywie wzorowana jest estońska ustawa o VAT, która jest prosta. Da się. Dlatego przetłumaczyliśmy ustawę estońską na polski, dostosowaliśmy do polskich realiów, uprościliśmy, stawiliśmy preambułę, część ogólną, część szczególną, także nagle da się ją czytać. Będzie prosta i przyjemna dla każdego. Skracamy terminy zwrotu VAT-u. To jest problem skarbówki, żeby się wyrobić w tym terminie, a nie podatnika. Nie należy blokować podatnikom ich własnych pieniędzy.
Usuwamy niepotrzebne ograniczenia. Będzie można odliczyć cały VAT od samochodu osobowego, bo nie ma żadnego powodu, żeby nie można było tego zrobić. Znosimy przepisy, które ograniczają przedsiębiorców, a są nikomu do niczego niepotrzebne, które rzekomo miały zapobiegać wyłudzeniom VAT. I mówią nam, że one muszą być, bo inaczej się nie da. W Estonii i w Szwecji się da i wyłudzeń nie ma. Dlaczego? Bo wyłudzenia zależą od sprawności skarbówki. A nasza skarbówka jest wyjątkowo niesprawna i dlatego ich oszukują. Ale to jest problem skarbówki, a nie uczciwych podatników. Tych ciężarów, tych problemów nie wolno przerzucać na podatnika. To jest problem państwa. Przepisy muszą być proste. I podnosimy do 400 tysięcy złotych limit, powyżej którego trzeba wejść na VAT, żeby te wszystkie najmniejsze firmy, że kosmetyczki, fryzjerzy, po co oni mają wchodzić na ten VAT? Komu jest to do czego potrzebne? Po co im te dodatkowe rozliczenia? Obecnie jest to 200 tysięcy złotych. Mamy tak wysoką inflację, że to już dawno temu powinno być podniesione. I my to podniesiemy. To był VAT, ale to nie jest koniec polskich patologii podatkowo-składkowych. Mamy jeszcze coś takiego jak ZUS. Największą piramidę finansową w Polsce, niezależnie od tego, co myślą na ten temat dziennikarze. Piramida finansowa polega na tym, że ktoś jest mamiony jakimiś zyskami w przyszłości, wpłaca pieniądze do systemu, a te pieniądze nie są tam oszczędzone, inwestowane, tylko są przekazywane na wypłaty do ludzi, którzy weszli do tego systemu wcześniej. Tak wygląda polski system emerytalny. Jest piramidą finansową i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast to, że cały system jest patologiczny i doprowadzi miliony ludzi do biedy, nie znaczy, że jeszcze musi być do tego tak uciążliwy. Kiedyś nagrałem film na YouTubie, gdzie tłumaczyłem, jak z brutto zrobić netto na umowie o pracę. Ominąłem szczegółowe rozwiązania, mówiłem o zasadach ogólnych. Trwał 30 minut. 30 minut mówienia, jak z brutto zrobić netto na umowie o pracę. To jest kolejna kpina z ludzi. I my to uprościmy. Będzie jedna stawka tych wszystkich składek i niech oni sobie ta potem sami rozdzielają. Na cholerę nam trzy różne podstawy opodatkowania i oskładkowania. Jedna podstawa, liczymy od niej składki i tyle. Do tego ZUS dla przedsiębiorców musi być dobrowolny. Nie ma żadnego powodu, żeby go utrzymywać. Każdy przecież może założyć spółkę z o.o. i ZUS-u nie płacić. To czemu ci na JDG-ach muszą płacić? Bo ZUS współcześnie jest haraczem za to, żeby nie trzeba było prowadzić pełnej księgowości na spółce. I tylko i wyłącznie temu służy. Natomiast sprzeciwiamy się temu, żeby państwo nakładało na ludzi haracze za to, żeby nie mieli jakichś innych niepotrzebnych obowiązków. ZUS musi być dobrowolny. Przywracamy stare zasady składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Będzie niezależna od dochodów. A dla pracowników 7% obniżamy 2 punkty procentowe. Bo to jest kolejna kpina z ludzi. Mamy przedsiębiorców płacących tysiące, dziesiątki tysięcy złotych składki zdrowotnej i dostają za to ten kij do walenia w szybę, żeby dostać skierowanie do lekarza specjalisty za 2 lata. Gdybym był w rządzie, wstyd byłoby mi tak traktować ludzi. Te wszystkie zmiany trzeba zrobić w drodze ustawy, dlatego kilka tygodni nam to pewnie zajmie. Ale są rzeczy, które można zrobić od razu. Już pierwszego dnia, tak jak Elon Musk w Twitterze. Pierwszego dnia, jak zostanę ministrem finansów, całe kierownictwo WON zwolnione, bo się absolutnie do niczego nie nadają. I następnie minister finansów może w drodze rozporządzenia zaniechać poboru podatków. Pierwszym podatkiem, który zniknie pierwszego dnia, jak wejdę do tego gmachu na Świętokrzyskiej, to jest podatek od spadków. Ja rozumiem, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki. Ale kim trzeba być, żeby łupić podatkami kogoś po śmierci? Ten ktoś całe życie płacił podatki, jego ciało jeszcze nie ostygło, a państwo się rzuca na niego z podatkiem. To jest skandal. Drugi podatek to PCC od mieszkań oraz domów. Wszyscy politycy mówią, że mieszkania są drogie, bo są,
bo sami do tego doprowadzili. Ale nie używają najprostszych narzędzi do tego, żeby te mieszkania były tańsze. Czemu młoda rodzina kupująca mieszkanie na rynku wtórnym musi jeszcze te 2% PCC płacić? Za dużo pieniędzy ma, bo musi wydać na remont, na prowizję od kredytu, na przeprowadzkę, na wkład własny, to jeszcze PCC będziemy ich łupić. Znieść ten podatek można pierwszego dnia na mocy rozporządzenia. Potem oczywiście ustawowo. Trzeci podatek do wywalenia pierwszego dnia to jest podatek belki od odsetek oraz od obligacji, od lokat. Jeżeli państwo, bo to zrobiło, pompuje tak wielką inflację, ludzie próbują się ratować, kupują obligacje, kupują jakieś lokaty, to potem się znowu na nich rzucamy z podatkiem belki i opodatkujemy ich faktyczną stratę, bo oprocentowanie tych wszystkich obligacji jest przecież mniejsze niż nasza inflacja. Ludzie tracą i od tej straty płacą jeszcze pieniądze. To jest kolejna kpina z ludzi i to musi być pierwszego dnia zniesione. Więc zapamiętajcie, podatki będą niskie i proste, bo mogą takie być. Trzeba tylko chcieć i trzeba potrafić. I my bardzo chcemy i potrafimy je uprościć i potem obniżyć. Niestety podatki nie są problemem jedynym, który mamy w Polsce. Mamy jeszcze przerośniętą biurokrację, mamy mnóstwo regulacji, które robią wszystko, żeby ludziom utrudniać życie. Płacimy pieniądze na urzędników, oni nakładają na nas nowe regulacje i nam szkodzą, zamiast nam pomagać. Z tym trzeba skończyć. Wprowadzimy zasadę 2 za 1. Jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić nową regulację albo nowy obowiązek informacyjny, to musi najpierw znieść 2 inne regulacje i 2 inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To jest droga do stopniowego ograniczania regulacji i zmniejszenia biurokracji. Zasada UE plus Ziobro. Nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji i nic do nich nie... Znaczy, wprowadzamy je, ale w gołej wersji, wykorzystując wszystkie możliwe wyłączenia, wszystkie zwolnienia i nie dorzucamy do tego żadnych naszych krajowych regulacji. Unia Europejska ma bardzo brzydki zwyczaj wrzucania nam ciągle nowych dyrektyw, które nam szkodzą. Ale polscy politycy mają jeszcze brzydszy zwyczaj dorzucania do tych dyrektyw swoich innych pomysłów, które sprawiają, że prawo unijne w Polsce jest jeszcze bardziej skomplikowane, niż by mogło. I my to również zakończymy. Ograniczymy też obecne rozdawnictwo. Koniec z tym, żeby politycy kupowali sobie wyborców za nasze własne pieniądze. Kończymy z rozdawnictwem. Likwidacja 13 emerytury, likwidacja 14 emerytury. Niespodzianka, ale rok ma 12 miesięcy. Nie 13, nie 14, więc emerytur będzie 12. Likwidujemy 300+ i nie wprowadzimy na pewno żadnej waloryzacji 500+. I dzięki temu, dzięki tym cięciom, dzięki tym ograniczeniom, nasza reforma podatkowa się spina. Koszt zaprezentowanych przez nas zmian podatkowych to jest jakieś 47 miliardów złotych. Cięcia to jest chyba 50 mniej więcej miliardów złotych. I wychodzimy na zero. W trakcie, kiedy PiS z Platformą mają obietnice kosztujące po 100 miliardów złotych, nasze obietnice nic budżetu nie kosztują. Bo my nie chcemy rozdawać wam waszych pieniędzy. My chcemy, żebyście sami wydawali swoje pieniądze na swoje potrzeby, bo zrobicie to dużo lepiej od nich. Dlatego nie obiecujemy, że coś wam damy. Obiecujemy, że nic wam nie damy, ale będziemy mniej zabierać. Bo sami sensowniej wydajecie swoje ciężko zarobione pieniądze. Bo my naprawdę bardzo głęboko wierzymy, że każdy jest panem swojego losu, kowalem swojego życia, że każdy sam powinien podejmować decyzje, a następnie ponosić konsekwencje tych decyzji. I nikt nie powinien nam zbyt wielu rzeczy narzucać. To jest nasze życie, mamy tylko jedno życie i żaden polityk nie powinien nam tego życia ustawiać. Jesteśmy wolnymi ludźmi, jesteśmy obywatelami i jesteśmy uczciwi.
państwo, policja powinni się zająć przestępcami, powinni się zająć oszustami, a nie uczciwymi ludźmi. Koniec z tym, żeby policja ze strażą miejską goniła jakąś babcię starą, bo handluje sobie marchewką na ulicy i próbuje dorobić do emerytury. Koniec z tym, żeby policja zatrzymywała w środku nocy kogoś, kto przechodzi na czerwonym świetle, kiedy nic nie jedzie. Koniec z tym, żeby policja zatrzymywała spokojnie idących ulicą ludzi i ich przeszukiwała. Jak to? Każdy może chodzić, gdzie chce, jak chce, może palić, pić, co robić, co tylko chce i policji absolutnie nic do tego. Po co oni są? Żeby uczciwych ludzi ścigać? Jak to już śpiewano kiedyś, jak to policjant przeszukuje mnie, przecież każdy ma prawo nosić to, co chce. Mamy do tego prawo. Politycy nie mają mandatu moralnego do tego, żeby nas wychowywać. Politycy są źli, kłamią, oszukują, robią bardzo złe rzeczy. Kim oni są, żeby nam mówić, jak my mamy żyć? Absolutnie się do tego nie nadają. O. Jak byłem na studiach, kwestia pokera. Jak byłem na studiach, dużo grałem w akademikach w pokera na pieniądze. Teraz nie mógłbym, bo by policja z długą bronią mogła wpaść, bo gramy sobie w pokera. Co takiego złego robimy? Powinno to być całkowicie legalne. Wprowadził to Tusk, utrzymał to Kaczyński. Jak obaj nie lubią pokera, to niech w niego po prostu nie grają. Nikt im nie każe. Jak skończą już w tym sanatorium w Ciechocinku, niech sobie grają w Wojnę albo w Tysiąca. Nie mam nic do tego, ale niech się odwalą od pokera. Te dwie partie prawie niczym się od siebie nie różnią. Cały czas podnoszą podatki, zwiększają rozdawnictwo, dlatego nie chcemy iść do tych wyborów po to, żeby związać się z jednymi czy z drugimi, tylko żeby ten stolik, przy którym oni razem siedzą, ten właśnie stolik, żeby im go po prostu wywrócić. I my im ten stolik wywrócimy. Trzeba odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, wywalić stamtąd wszystkich polityków. Odpolitycznić, a potem pewnie zlikwidować TVP, odpolitycznić sądy i prokuratury, nadać kontrolerom NIK-u czy pracownikom NIK-u uprawnienia prokuratorskie, bo teraz jest tak, że NIK znajduje wał na wale, aferę na aferze, wysyła te wszystkie materiały do niezależnej, ha, 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 prokuratury, a ci nie znajdują żadnego problemu. Nie powinno tak być. NIK powinien sam móc kierować do sądu akty oskarżenia. Należy dokonać depisizacji Polski. PiS-owców trzeba zaorać, zebrać i niech się sami spróbują sprzedać na wolnym rynku, jeżeli potrafią. Więc jeszcze raz, idziemy do tych wyborów po to, nie po to, żeby usiąść z nimi do stolika, tylko żeby im ten stolik po prostu wywrócić. I my im ten stolik wywrócimy. Dlatego zapamiętajcie. PiS łupi Polaków. Podatki powinny być niskie i proste. Tak, żeby politycy nie wydawali waszych pieniędzy na głupoty. Ja nie obiecuję, że coś wam dam. Wręcz przeciwnie, obiecuję, że nic wam nie dam. Ale nie będziemy tyle zabierać i sami będziecie decydować, na co wydacie swoje ciężko zarobione pieniądze. A politycy powinni się od nas odczepić i zająć się swoimi sprawami. Nie powinni ingerować w nasze życie, nie powinni nam mówić, jak mamy żyć. I nie, dlatego właśnie nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść z nimi do stolika, tylko żeby ten stolik przewrócić. I my im ten stolik przewrócimy. I wtedy każdego pracującego Polaka będzie stać na dom, grill, trawę, dwa samochody i wakacje. I tak chcemy żyć. Tak chcemy żyć.
obowiązek zatrzymać te procesy. Mamy obowiązek zostawić po sobie świat, zostawić po sobie państwo, z którego nie trzeba emigrować, żeby móc żyć jak wolny, normalny człowiek. Tam, gdzie wszyscy idą w mitologię polityczną, w populizm socjalny, tam my podajemy trudną, ale prawdziwą czerwoną pigułkę. Mówimy jak jest. I mimo to, że nie mówimy rzeczy łatwych, obudziliśmy w ludziach nadzieję. Jesteśmy alternatywą dla tej całej zdeprawowanej klasy politycznej. Nadziei nie możemy zawieść i nie zawiedziemy. Konfederacja to jedyna w Polsce koalicja propolska. Ruszamy do wspólnej walki. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! Konfederacja. Wolność i niepodległość. Proszę państwa, ale czemu tak cicho? Jeszcze raz przed chwilą wystąpił Sławomir Mentzen i należą mu się wielkie brawa. Proszę państwa, Konfederacja od 4 lat jest istotną siłą w polskiej polityce i wszyscy skazywali ją na porażkę. I w tym momencie, kiedy skazywali ją na porażkę, Konfederacja robiła po prostu to, co robić należy w interesie Polaków, w interesie obywateli. Ona była, będzie i jest ciągle z wami, bo po prostu Konfederacji chodzi o coś więcej. Kolejny polityk, który niestrudzenie stoi w obronie praw obywatelskich i walczy z bezprawiem i niesprawiedliwością. Kiedy występuje, nie bierze jeńców, przy czym kunszt wypowiedzi to po prostu pierwsza liga. Dobrze wiecie, o kim mówię, proszę państwa, Grzegorz Braun! Jakieś mikrofony? O, choinka. Szczęść Boże, kłaniam się państwu. Długa droga za nami, jeszcze dłuższa, otwiera się w tym roku, który będzie wspominany przez tu obecnych i myślę licznie skupiających się pod sztandarami Konfederacji naszych rodaków. Ten rok będzie wspominany jako ów rok, w którym dokonał się przełom. Wiele już się wydarzyło i jeszcze więcej się zdarzy, szanowni państwo. Po tych wystąpieniach, których słuchaliśmy, czas na mały seans wspomnień, bo to już jest Konfederacja sezon 5. Sezon 5, szanowni państwo. Każdy z sezonów obfitował w atrakcje, które fundowali nam nasi przeciwnicy, nie bójmy się tego słowa użyć, nasi wrogowie, wrogowie Polski, wrogowie wolności. Wrogowie normalności, wrogowie godności Polaków fundowali nam rozmaite napięcia i przeciążenia. Część z tych napięć zafundowaliśmy sobie sami. Tylko w Konfederacji, szanowni państwo, możliwe jest realne współdziałanie bez iluzji, bez fikcji, bez urojenia wielkiej komunii dusz, wielkiego zjednoczenia, a jednak działamy praktycznie i osiągamy praktyczne efekty naszego działania. Jakie to efekty? No najpierw słomka
patyczek, teraz myślę już potężny kij do wkładania w szprychy, w tryby tej maszyny, która nas miele, która chciałaby nas pozbawić wszystkiego, co do życia najbardziej potrzebne, tak? Bo kto to jest obywatel, to jest ten, kto się musi permanentnie obywać bez wszystkiego, co piękne, godne, szlachetne. To mówię do Państwa przecież jako demokrata, wprawdzie okazjonalnie praktykujący, ale nie wierzący. Mówię to do Państwa spod znaku korony jako monarchista. Ale proszę, tylko w Konfederacji możemy tak pięknie się różnić, żeby tak pięknie triumfować, bo to jest chwila naszego, szanowni Państwo, triumfu. Nas przecież w ogóle miało nie być. 4 lata temu... O, 4 z okładem, 4,5, kiedy ściskaliśmy sobie dłonie z panem prezesem. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke, wielkie brawa, jeszcze będzie okazja. Kiedy ściskaliśmy sobie dłonie z panem prezesem Robertem Winnickim i w tym... spotkaniu i dłoni ściskaniu niepośrednią, bo pierwszorzędną rolę odegrali pan Krzysztof Bosak, pan Sławomir Mentzen. No to przecież nas miało w ogóle nie być. I 4 lata temu o tej porze przecież żadna telewizja nie zdążyła się zająknąć na temat realnych szans wyborczych Konfederacji. Byliśmy upychani pod wodę, pod próg, w muł, na dnie. Jeśli się do nas odnoszono, to wyłącznie jako do figur służących do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej na zmianę. I tę rolę etatową bardzo sobie cenimy i nie chcemy z niej zrezygnować, szanowni Państwo. To jest dobra rola. Do straszenia grzecznych czytelników i Gazety Polskiej, i Gazety Wyborczej, bo to, o czym one wspólnie milczą albo mówią jednym głosem, to jest to, co mamy najważniejszego, często najbardziej istotnego w polskim życiu publicznym. Tak, miało nas nie być, została sformowana drużyna pierścienia, odsyłam. Internet nie zapomina, jest taka przeróbka, piękna przeróbka z chałupniczo doklejonymi obliczami liderów Konfederacji. Obejrzyjcie Państwo, łza się wokół kręci, pan prezes Korwin-Mikke tam robi za Merlina oczywiście. Warto, bo niektórzy z tu obecnych, szanowni Państwo, 4 lata o tej porze jeszcze nie mieli pełni praw wyborczych. Kto wie, czy mieli pełnię władz umysłowych, żeby takie rzeczy poważne oglądać, więc proszę dzisiaj nadrobić. Tak, ale jeszcze jedno nawiązanie filmowe, bo tu mówię o sezonie kolejnym, więc może ja lekko złamię konwencję tej konwencji wyborczej. Jednak na moment popadnę w ton bardzo poważny, szanowni Państwo. I żeby powiedzieć coś bardzo poważnego, zacznę zgoła niepoważnie. Kto widział taki film Czarnoksiężnik z krainy Oz? To jest taki film kolorowy, chociaż jeszcze przedwojenny. W 1939 roku go Amerykanie kręcili. Część tu zebranych zapewnie sądzi, że my z panem prezesem Korwinem pamiętamy premierę tego filmu. Więc, szanowni Państwo, w tym filmie pada taka kwestia, oj, chyba nie jesteśmy już w Kansas. Chyba już nie jesteśmy w Kansas, Dorotko. Bohaterka tego filmu orientuje się, że coś się zmieniło. Więc
Kochani, drodzy, szanowni, czcigodni, już nie jesteśmy w Kansas. To już się dzieje naprawdę. Już Mordor ryknął kilkukrotnie, także wichry w górnych warstwach stratosfery wiejące zdążyły odwrócić się kilkukrotnie. No i cóż, napięcia działają. Napięcia działają. I to wytwarza ciśnienia, które przekładają się na ciśnienia wewnętrzne w Konfederacji. I jakiekolwiek ciśnienia narosną jeszcze w tym sezonie, no bo przecież jest sezon polowań otwarty, sezon wyborczy. Ważne, szanowni państwo, żebyśmy wykazali się odpornością nerwową, żebyśmy wykazali się odpornością na straszenie i kuszenie. Jednego i drugiego na pewno nie zabraknie. Czy to przed wyborami, czy po. O, wtedy dopiero będzie potrzebna odporność nerwowa. Odporność na rozmaite swaty i konkury, które będą do nas wysyłali. No ja na szczęście nie mam takiego problemu, bo zostałem nominowany publicznie przez pana prezesa Kaczyńskiego na zakałę nie tylko całej ludzkości, ale też i wewnętrznie Konfederacji. Prasa. Prasa doniosła, że Konfederacja Korony Polskiej odgrywa w Konfederacji Wolność i Niepodległość rolę, cytuję, raka nieoperowalnego, szanowni państwo. Więc tu wobec was składam te deklaracje. Już cię nigdy więcej nie opuszczę, powiedziała bieda. Szanowni państwo, póki korona może tak, jak to czyniła przez ostatnie 4 lata, działać na rzecz utrzymywania, wzmacniania jedności konfederackiej, póki możemy, będziemy to czynić. Taka jest wola polityczna, wielokrotnie deklarowana. O, z zaległości prasowych remanentów pytano, nie mnie osobiście, bo mój czas antenowy wynosi 0 minut, 0 sekund, ale zdarza się, że kolegów odpytują za karę. Takie mają sądne dni w mediach, więc odpytują z różnych strasznych rzeczy, które tam odkryli w naszej przeszłości. Więc pytają o Konfederację Giedrzwałcką. No to do tego władcy pierścieni Konfederacja, jak się ma Konfederacja Giedrzwałcka do Konfederacji Wolność i Niepodległość, jak hobbit do władcy pierścieni. Tak się ma Konfederacja Giedrzwałcka. I szanowni państwo, warto, żebyśmy nie zapominali o tych korzeniach, źródłach, bo jeśli chcemy osiągnąć to wszystko dla naszych rodaków, Polaków, o czym tutaj była mowa, a co chcemy osiągnąć? No właśnie, wolność, normalność, a przecież nie ma wolności bez majętności, a przecież nie ma majętności bez gotówki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wszystko chcemy utrzymać, no to musimy utrzymać własne państwo, szanowni państwo. Tego się nie da, tej wolności odzyskać i utrzymać w jakiejś abstrakcji. To trzeba utrzymać tu, w Polsce, nie na Księżycu, nie na Madagaskarze. I my natchnieni tą otuchą, że ani nie chcemy przenosić Polski na Księżyc, ani też nie chcemy księżycowych zasad implementować tutaj w Polsce. My sięgamy po tę wolność, godność, normalność, suwerenność i bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Sięgamy dla naszych rodaków, Polaków, współobywateli, także i tych, którzy dzisiaj są poza granicami aktualnymi Rzeczypospolitej Polskiej. No i kończąc ten seans wspomnień, jak to jednak raz, a dobrze powiedziane kwestie zdefiniowane, jak się nie chcą zdezaktualizować. Więc po tych latach, w tym sezonie 5 Konfederacji, wypada jeszcze raz powtórzyć. Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi.
nie będą naszych dzieci wychowywać i tolerancji uczyć dewianci. Nie będą. I nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyła, jak mamy się rządzić we własnym państwie. A jeszcze ze starych, ale jarych szlagierów: stop segregacji sanitarnej, precz z WHO. A jeszcze stop ukrainizacji Polski. I stop banderyzacji polskiej racji stanu. Tak byśmy mogli jeszcze troszkę dłużej, ale widzę, że się świetnie rozumiemy, że mamy dobry kontakt, chwytamy w lot i to jest właśnie ta przyjemność, ten luksus i ten zaszczyt współdziałania w Konfederacji. Bardzo dziękuję za te minione lata. Co złego, to nie ja. I proszę o jeszcze... Z Panem Bogiem w sezon szósty. Do zobaczenia. Będzie się działo. Dziękujemy serdecznie, jak zwykle w swoim nietuzinkowym stylu. To był Grzegorz Braun. A teraz kompetentna, rzetelna, fachowa, głos polskich rolników i przyszła pani poseł Anna Bryłka. Dziękuję za tak miłe powitanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, według danych GUS w 2022 roku przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce wydawało prawie 27% swojego budżetu na żywność. Była to najwyższa pozycja wśród wszystkich wydatków budżetowych polskich gospodarstw domowych. A jak na te nasze wydatki żywnościowe wpłynie polityka Unii Europejskiej? Wpłynie pakiet Fit for 55. Będzie taniej? Będzie zdrowiej? Nic z tych rzeczy. Będzie mniej żywności, będzie drożej i będzie gorszej jakości. A co najważniejsze, nie będzie polskiej żywności. Dlaczego? Bo polityka Unii Europejskiej prowadzi do zlikwidowania polskiego i europejskiego rolnictwa. Obowiązek ugorowania ziemi rolnej. Najpierw 4%, docelowo 10%. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że w Waszym domu wyłączacie z użytkowania jeden pokój. W imię czego?
W imię ideologii wymusza się zaniechanie produkcji rolnej w Unii Europejskiej. Jak do przymusowego ugorowania dołożymy zwiększenie lesistości kraju, ochronę miejsc podmokłych, zalewanie torfowisk, może się okazać, że do 2030 roku użytkowanie ziemi rolnej w Polsce zmniejszy się o kilkanaście procent. To prosta droga do wzrostu cen i utraty bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Redukcja hodowli zwierząt. W Holandii nakazano rolnikom redukcję pogłowia zwierząt gospodarczych o 25%. Irlandia zamierza wybić 200 tysięcy krów. Jeśli te państwa poddadzą się presji Unii Europejskiej i swoich rządów, to ta sama polityka dotrze tutaj, dotrze nad Wisłę. Tak, hańba. Tylko jakie są fakty? Kukurydza i użytki zielone w Polsce absorbują 3 razy więcej CO2 niż wynosi jego emisja z produkcji mleka. 3 razy więcej. Nie musimy się obawiać, że zwierzęta zamordują nas wskutek nadmiaru produkowanego dwutlenku węgla i zabraknie nam tlenu do oddychania. Wyeliminowanie hodowli zwierząt i zaniechanie produkcji mięsa nie jest panaceum na uzdrowienie klimatu i środowiska, jak to widzą niektóre organizacje, które chciałyby opodatkować produkcję i spożycie mięsa. My nie pozwolimy na pewno. Europejski Zielony Ład jest wielkim planem zniszczenia europejskiego i polskiego rolnictwa. To uzależnienie Europy od importu i to z tych krajów, gdzie nie jesteśmy w stanie weryfikować sposobu produkcji żywności. I dokładnie to wydarzyło się w ostatnim roku. Niekontrolowany import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, zboże techniczne z Ukrainy, zboże zupełnie niezbadane, zboże, które ostatecznie trafiło na nasze stoły i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. I co my proponujemy dla polskich rolników, dla polskiego rolnictwa, dla polskich konsumentów? Swoboda działalności rolnej, KPS do kosza, koniec z niepotrzebną biurokracją, ekoschematami, niekończącymi się kontrolami. Rolnik powinien zajmować się uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt i w tym się specjalizować, a nie specjalizować się w wypełnianiu kolejnych wniosków o płatności bezpośrednie i wiele, wiele, wiele innych. Zatrzymanie nieuczciwej konkurencji z Ukrainy. Nie może być tak, że dopuszczamy do unijnego, polskiego rynku towary rolno-spożywcze, które nie muszą spełniać naszych norm, a które muszą spełniać polscy rolnicy. Proponujemy energię na własny użytek w gospodarstwach rolnych, biopaliwa na własny użytek w gospodarstwie rolnym. Polska ziemia w polskich rękach. Czas skończyć z preferencyjnym traktowaniem wielkich korporacji dzierżawiących ziemię. Młodzi rolnicy chcący rozwoju i wsparcia potrzebują dostępu do stabilnej i bezpiecznej dzierżawy i do zakupu gruntu. Zakaz wejścia organizacji antyhodowlanych na teren gospodarstwa rolnego. Państwo musi postawić tamę poczynaniom aktywistów, którzy pod pretekstem ochrony zwierząt atakują gospodarstwa rolne i odbierają zwierzęta. Żywność od rolnika bez pośrednika, uproszczenie rolniczego handlu detalicznego, dyplomacja handlowa. Szanowni Państwo,
Wartość eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych w 2022 roku to 47 miliardów euro, 223 miliardy złotych. Globalna marka polskiej żywności, wsparcie polskich eksporterów. Mamy żywność rozpoznawalną na całym świecie. Mięso drobiowe, wołowina, nabiał. Wspierajmy polskich eksporterów w eksporcie poza Unię Europejską. Konfederacja gwarantuje rolnikom stabilność, przewidywalność i spokojną pracę, a konsumentom bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności. I tak chcemy żyć. Dziękuję. Przeciągnijmy te brawa dla Anny Bryłki. Moi szanowni, ceni sobie wolność ponad wszystko, a jego wiralowe Hot 16 Challenge jest, tak uważam, wystarczającą wizytówką. Panie i panowie, Konrad Berkowicz! Czas przerzucić się na roka. Szanowni Państwo, Mark Twain mówił, że łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że został oszukany. I my niestety zajmujemy się tą drugą, ciężką robotą. Nasze zadanie jest dużo trudniejsze niż naszych przeciwników, którzy od dekad rządzą nami i od dekad nas oszukują. I w związku z tym przez wiele lat naszej działalności przyświecał nam taki toast Kisielewskiego za nieoczekiwany sukces naszej beznadziejnej sprawy. Ale szanowni państwo, teraz jest historyczny moment. Po wielu latach walki, ja tam walczę kilkanaście lat, ale Janusz Korwin-Mikke tak na oko 150. I po wielu latach walki ta sprawa przestała być beznadziejna, a nieoczekiwany sukces właśnie nadchodzi. Jak postawimy prawdę i fałsz w pięknych strojach, to bardzo trudno je odróżnić. Ale jak zobaczymy nagą prawdę i nagi fałsz, to od razu widzimy różnicę i my zajmujemy się odzieraniem propagandowych kłamstw z tego kamuflaża. A jaka jest naga prawda? Jaka jest naga prawda? Naga prawda jest taka, że na naszych oczach Trzecia Rzeczpospolita staje się państwem totalnym. Trzecia Rzeczpospolita odbiera nam wolność, a przez to odbiera nam radość życia. Oni tak zapędzili się w tym odbieraniu nam wolności po kawałeczku, że chcą nam nawet zakazać normalnych samochodów. Najpierw kierowcy przez lata, przez dekady byli dojnymi krowami. Podatki, opłaty, coraz większe mandaty, akcje kontrolne dla reperowania budżetu, coraz większe ograniczenia i oczywiście fotoradary. Ale to im nie wystarczy. Teraz już nie mamy być dojnymi krowami, oni chcą nas zaszlachtować. Oni chcą nas zaszlachtować. Chcą ograniczyć nam swobodę poruszania się i zamknąć nas w orwellowskim świecie 15-minutowych miast.
ale my nie damy sobie odebrać wolności, nie damy sobie odebrać radości życia, nie damy sobie odebrać indywidualizmu, nie damy sobie odebrać samochodów i rozjedziemy bandę czworga w najbliższych wyborach. Zlikwidujemy garb podatkowy dotyczący samochodów i paliwa. Zlikwidujemy garb absurdalnej polityki klimatycznej, tak żebyśmy nie tylko nadal mogli swobodnie poruszać się samochodami, ale żeby to było po prostu tańsze. I żeby była jasność, my nie jesteśmy wrogami rozwoju alternatywnych technologii. Ale alternatywne technologie mają sens wtedy, kiedy naturalnie swoją użytecznością wypychają stare technologie. No nie trzeba było zakazać dorożek, żeby cały świat się zmotoryzował, prawda? Jeżeli państwo chce nam narzucić nową technologię, jeżeli para państwo, jakim jest Unia Europejska, chce nam narzucić nową technologię, to znaczy, że ta technologia nie jest wystarczająco użyteczna, opłacalna, atrakcyjna, żebyśmy sami to wybrali. A to oznacza, że na tym stracimy. Oczywiście będzie wąska grupa ludzi, która na tym zyska, ale oczywiście nie będziemy to my, zwykli Polacy. No właśnie my, przyjaciele wolności, powiedzmy sobie jasno, co oznacza dla nas wolność, o której tu mówimy. Bo demokracja nie gwarantuje oczywiście wolności. W demokracji, jak partia dostanie najwięcej głosów, to może z nami zrobić później wszystko. I widzimy to w Polsce w praktyce od dekad. Demokracja to też nie są tak zwane nowoczesne prawa człowieka, których lista się wydłuża, bo lewicowi intelektualiści wymieniają coraz to nowsze. Na przykład prawo do mieszkania, prawo do zasiłku socjalnego to nic innego jak prawo do okradania wszystkich na rzecz wybranej grupy. To jest przeciwieństwo wolności. Prawdziwa wolność, ta wolność, o którą walczymy, to prawo do decydowania o swoim losie. To prawo do dysponowania własnymi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa. Ja jako dorosły człowiek mogę robić wszystko, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka. I o tą wolność walczymy. Chcecie tej wolności? Jeszcze raz. Chcecie tej wolności? A chcecie socjalizmu? No właśnie. Nasi przeciwnicy mówią, w opozycji do nas, wolnościowców, że walczą o solidarność. To oczywiście jest bardzo ważna wartość w cywilizacji europejskiej, ale prawdziwa solidarność to jest dobrowolne pomaganie sobie nawzajem. Solidarność przymusowa to jest socjalizm, a my socjalizmowi mówimy nie. Dziękuję bardzo. Serdecznie, to był Konrad Berkowicz. Śmiało, śmiało, śmiało. A teraz z imponującym zapleczem akademickim, ale dzisiaj mniej akademicko, o naszych prawach, prawach każdego obywatela do życia w przyjaznym państwie. Powitajmy go wielkimi brawami. Stanisław Tyszka! Szanowni Państwo, Polska już od 18 lat jest okupowana, rozgrywana, rozgrabiana przez dwa gangi
partyjnych hipokrytów. Jedni nazywają się Platformą Obywatelską, choć są partią jawnie antyobywatelską. Pamiętamy, jak ignorowali głos milionów obywateli, którzy zbierali podpisy pod referendami w sprawach ustrojowych i te podpisy niszczyli. Pamiętamy, jak obiecywali nie podnosić podatków i później przez 8 lat swoich rządów podnosili te podatki kilkudziesięciokrotnie. Pamiętamy, jak znacjonalizowali oszczędności emerytalne Polaków z OFE. Drugi gang nazywa się dla niepoznaki Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast po 8 latach ich rządów, wypełnionych rekordową korupcją, kumoterstwem, nepotyzmem, dalszym podnoszeniem podatków, dalszym łupieniem Polaków, wiemy, że powinni nazywać się bezprawiem i niesprawiedliwością. I tu wchodzi trzecia siła, Konfederacja, którą tę prawdę o III Rzeczpospolitej obnaża. Obnaża tę prawdę o państwie antyobywatelskim, antypolskim. I my mówimy, trzeba ten system zmienić, a Kaczyński i Tusk muszą odejść. To ci dwaj panowie powodują, że Polska nie jest krajem równych szans. Jest krajem nieuczciwej konkurencji i widzimy to na wielu poziomach. Te dwie partie blokują ludzi uczciwych, ludzi pracowitych, ludzi przedsiębiorczych. W gospodarce obserwujemy to na poziomie tej niekończącej się licytacji na to, kto bardziej będzie łupił pracujących Polaków. W systemie opieki zdrowotnej możemy to zaobserwować choćby na przykładzie blokowania specjalizacji dla młodych lekarzy, którzy muszą wyjeżdżać, robić te specjalizacje za granicą, na przykład w Niemczech, i później często niestety nie wracają. W systemie edukacji obserwujemy to na poziomie centralizacji, na poziomie sztywnych wynagrodzeń nauczycieli. Przez to dyskryminowani są ci nauczyciele, którzy są najlepsi, którzy chcą wkładać serce w naukę naszych dzieci. Ale jednym z najbardziej skandalicznych elementów polityki tych dwóch partii jest ich polityka personalna. Jest kwestia tego, że te partie tak naprawdę są dwiema gigantycznymi agencjami pośrednictwa pracy. Czym jest dzisiaj PiS po 8 latach? PiS to jest dojąca państwową kasę magnateria z patriotycznymi frazesami na ustach. Ci wszyscy posłowie, ministrowie, wiceministrowie, największa liczba wiceministrów w historii Polski, którzy potrzebują tych limuzyn wszystkich, żeby ich woziły do fryzjera i otoczki asystentów, asystentek do niczego. Ci partyjni członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, rad nadzorczych. Słyszymy co chwila, że wystarczy przejrzeć z analizę największych spółek Skarbu Państwa, żeby zobaczyć, ilu milionerów, multimilionerów utoczyło się spośród znajomków PiS-u w ciągu ostatnich lat. PiS-owska nomenklatura zdegenerowanej partii po 8 latach uwłaszcza się szybciej, niż uwłaszczała się nomenklatura komunistyczna u schyłku PRL-u. Trzeba te partyjne układy rozbić. Konfederacja skończy z zawłaszczaniem i prywatyzowaniem naszego państwa przez dwa partyjne gangi. W jaki sposób chcemy to zrobić? Ja Państwu podam jeden przykład. Już w 2018 roku złożyłem w Sejmie projekt prostej ustawy, ustawy, którą nazwałem antysitwową i która na tyle zrodziła panikę w innych partiach, że nawet nie doszło do pierwszego czytania tej ustawy. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy ją ponownie zaproponować. Ona jest bardzo prosta. Ona przewiduje, że zobowiążemy
wszystkie osoby sprawujące kierownicze stanowiska w Polsce, zarówno w administracji rządowej, samorządowej, w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach samorządowych, do złożenia oświadczenia o tym, czy w jednostkach publicznych, które kontrolują lub które mają przemożny wpływ, zatrudniają osoby sobie bliskie, członków swojej rodziny. Chodzi o to, żeby... Chcemy się dowiedzieć, czy zatrudniają na przykład żonę, szwagra, brata, siostrzenicę, teścia czy konkubenta. My nie chcemy nikogo dyskryminować oczywiście. Natomiast to jest kwestia przejrzystości i jawności. Jeżeli ktoś pracuje za pieniądze podatników, za wasze pieniądze, to ludzie, opinia publiczna mają prawo wiedzieć, czy sprawuje to stanowisko ze względu na swoje kompetencje, czy ze względu na to, że jest rodziną albo znajomym jakiegoś partyjniaka. Dodajemy do tego konieczną sankcję karną za protekcję, czyli za wykorzystywanie swojego stanowiska do tego, żeby wpływać na konkursowy nabór osób do sektora publicznego. Sankcja taka będzie miała postać grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Konfederacja mówi stop zatrudnianiu w spółkach w sektorze publicznym ludzi tylko za to, że mają koneksje rodzinne, partyjne. My natomiast chcemy otworzyć drogę awansu dla młodych ludzi, dla ludzi kompetentnych, dla ludzi uczciwych. Chcemy, żeby bez względu na to, jakie mają poglądy, na jaką partię głosują, mieli równe szanse w Polsce. Żeby w Polsce o sukcesie, o awansie również w sektorze publicznym, nie tylko w prywatnym, decydowała pracowitość, wiedza, kompetencje i uczciwość, a nie znajomości partyjne. Nie może być tak, że żona sekretarza generalnego PiS robi rajd po spółkach i instytucjach trwający parę lat tylko dlatego, że jest żoną sekretarza generalnego PiS. Dosyć tego nepotyzmu, dosyć tego kumoterstwa, dosyć tego złodziejstwa. Jak zawsze powtarzał nasz prezes założyciel, człowiek, który zaszczepił w nas wolnościowe idee, te idee, które się coraz bardziej rozprzestrzeniają i mam nadzieję, że wydadzą na jesieni bardzo obfity plon. Jak powtarzał Janusz Korwin-Mikke, świnie się zmieniają, trzeba zlikwidować koryto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, to był Stanisław Tyszka, wielkie brawa i jeszcze raz. A teraz pojawi się prawnik, który zna się na rzeczy, sądowy pogromca Facebooka. Podejmie dziś trudny i frustrujący wielu Polaków temat o mieszkalnictwie. Opowie nam nikt inny jak Michał Wawer. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, to co ja dziś wniosłem ze sobą, to jest metr kwadratowy. Metr kwadratowy, jak widzicie, jest dość ciężki do wniesienia na scenę. Jest to sporo, kiedy przychodzi do wnoszenia na scenę, ale jest to bardzo mało, kiedy mówimy o zbudowaniu własnego domu czy nabyciu własnego mieszkania. Ten metr kwadratowy ma tę zaletę, że można go wnieść na scenę, że jest bardzo ładny i że kosztuje dużo mniej niż równowartość kwartalnej pensji netto przeciętnego Polaka. I tej ostatniej zalety nie ma niestety żaden metr kwadratowy w mieszkaniach, które dzisiaj są dostępne na rynku.
Ale zanim przejdziemy do tego, jakie są ceny mieszkań, koszty mieszkań i co chcemy z tym zrobić, to może najpierw kilka słów o tym, dlaczego to jest takie ważne. Jest to ważne, bo mój dom to moja twierdza. To jest powiedzenie... Mój dom to moja twierdza. To jest powiedzenie, które kojarzymy z dyskusją o dostępie do broni. Ale w kontekście rynku mieszkaniowego to powiedzenie jest jeszcze bardziej prawdziwe. Mój dom to moja twierdza, a moją twierdzę chcę mieć na własność. Twierdzy, mojej twierdzy nie wynajmuję od zagranicznego funduszu mieszkaniowego, twierdzy nie przyznaje mi państwo jako mieszkania komunalnego. Dom powinien być twierdzą, czyli przestrzenią mojej autentycznej wolności, własności i prywatności. Częścią mojego sposobu życia. Tak chcemy żyć. Mieć nasze mieszkania, nasze domy na własność. Bo własny dom, własne mieszkanie to także bezpieczeństwo finansowe. To kluczowy element życiowej niezależności. Człowiek z własnym, spłaconym domem lub mieszkaniem ma konkretne zabezpieczenie majątkowe. To daje odporność na życiowe kryzysy, na skutki chorób, na chwilową utratę pracy. Mieszkanie wynajmowane... Własność mieszkania jest ważna, bo mieszkanie wynajmowane to nie jest nasza twierdza. W mieszkaniu wynajmowanym nie jesteśmy na swoim. Najemcę od bezdomności dzieli tylko jedna decyzja właściciela. Jedna niezapłacona rata czynszu, a nawet jedna zmiana przepisów. Kogoś, kto nie ma własnego, spłaconego mieszkania, dużo łatwiej jest szantażować utratą pracy czy urzędniczymi decyzjami. Ale mało tego. We własnym domu mamy też prawdziwą prywatność. We własnym domu żyjemy tak, jak chcemy. Bez żadnego właściciela sprawdzającego przestrzeganie regulaminu mieszkania, bez żadnego urzędnika wchodzącego z kontrolą naszych dochodów i naszego sposobu spędzania czasu. I właśnie dlatego, z tych wszystkich powodów, unijni i korporacyjni oligarchowie, socjalistyczni politycy, lewicowi ideolodzy chcą nam zabrać mieszkania. Chcą nam zabrać mieszkania i skazać młode pokolenie na życie w lokalach wynajmowanych. Ich cel to wielkie wywłaszczenie Polaków. I na to nie ma naszej zgody. Zapamiętajcie, że szybujące ceny mieszkań to nie jest wina wolnego rynku, jak próbuje wmówić lewica. To nie wolny rynek podnosi ceny mieszkań do niebotycznych poziomów. To nie wolny rynek odebrał młodemu pokoleniu zdolność kredytową. Zrobili to urzędnicy, unijni i polscy. Mieszkania są drogie, bo ich ceny są sztucznie podnoszone przez unijne i krajowe biurokratyczne regulacje. I to nie jest żart, to nie jest publicystyczna przesada. 10% kosztu budowy mieszkań to efekt państwowych i unijnych regulacji. Policzyliśmy to. Dam tylko kilka przykładów. Za co w tej chwili trzeba zapłacić, kiedy kupujemy nowe mieszkanie? Montaż wentylacji mechanicznej, średnio 35 tysięcy złotych. Kilka lat temu nie było takiego obowiązku, nie ma to żadnego wpływu na jakość naszego korzystania z mieszkania, na nasz komfort życia. Okna trójszybowe zamiast normalnych, średnio 10 tysięcy złotych, bez żadnego wpływu na naszą jakość życia. Rygorystyczne normy dotyczące izolacji ścian, średnio 20 tysięcy złotych, nawet tego nie zauważamy. Brak swobody w wyborze źródła ogrzewania nieruchomości.
od 10 do nawet 50 tysięcy złotych. A to jest coś, co w najlepszym wypadku tego nie zauważamy, bo w najgorszym wypadku zauważamy to i widzimy, jak przekłada się na nasze wyższe rachunki za ogrzewanie. Tylko te 4 regulacje. Tylko te 4 regulacje sprawiły, że w ciągu ostatnich kilku lat średnia cena mieszkania czy wybudowania domu wzrosła o 100 tysięcy złotych. A to jest wierzchołek góry lodowej. Takich przepisów są dziesiątki. Takich przepisów z każdym rokiem jest coraz więcej. Unia Europejska i za nią urzędnicy PiSu i Platformy przy poparciu całego Sejmu, oprócz Konfederacji, rok w rok wprowadzają kolejne przepisy, które windują ceny mieszkań i sprawiają, że coraz mniej Polaków na to stać. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma na to naszej zgody. Zatrzymamy to szaleństwo. Odwrócimy skutki klimatycznego, biurokratycznego dyktatu, który po cichu, systematycznie podnosi ceny mieszkań. Obniżymy koszty budowy mieszkań o co najmniej 30%. Mamy na to konkretny plan, który możecie przeczytać w naszym programie w Konstytucji Wolności, zajrzeć do naszych wyliczeń, zajrzeć po podszewkę i przekonać się, że jest to plan realistyczny. Poluzowanie rygorów technicznych, ograniczenie biurokracji, obniżenie cen materiałów, obniżenie kosztów pracy, zwiększenie podaży gruntów. To jest wszystko do zrobienia i pójdziemy do Sejmu w następnej kadencji z gotowymi ustawami, żeby to przeprowadzić. Nasz cel jest prosty. Każdego ciężko pracującego Polaka ma być stać na własne mieszkanie albo na wybudowanie własnego domu, własnej twierdzy. I to zrobimy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa, proszę Państwa. To był Michał Wawer. Świetne podjęcie bardzo trudnego tematu. I teraz osoba, która od lat wyzwala energię Polaków na marszach niepodległości 11 listopada. O energetyce opowie człowiek do zadań specjalnych. Witold Tumanowicz. Unia Europejska, Tusk, Kaczyński wspólnie i w porozumieniu zdemontowali Polakom bezpieczeństwo energetyczne. Polska energetyka została zniszczona. Zobaczcie, do czego doprowadzają fanaberie ekoterrorystów. Być może takich blackoutów będziemy mieli więcej. Ci ekoterroryści są zaczadzeni swoją ideologią. Zamykają kopalnie. Już ponad połowa ceny wytworzenia energii to są certyfikaty emisji dwutlenku węgla. Wyższe ceny energii to jest oczywiście wyższe ceny usług, wyższe ceny produktów. To napędza także inflację.
Nawet nasze domy stały się celem ideologicznych eksperymentów. Jakieś paszporty energetyczne będą badać, jak dużo emitujemy CO2, jak dużo śladu węglowego zostawiamy. A jak ktoś nie będzie miał tego certyfikatu, to zapłaci ogromną karę. Jeszcze niedawno wydawali ogrom pieniędzy na to, aby dofinansowywać instalacje pieców gazowych. A teraz co? Zaraz się okaże, że będzie trzeba ich zakazać i będzie trzeba je demontować. Jaka ogromna niegospodarność. Konfederacja oczywiście zdaje sobie sprawę, że transformacja energetyczna jest koniecznością. Oczywiście w naszym polskim tempie, takim ewolucyjnym, w którym uznajemy fakt, że jednak co produkujemy ciągle 70% energii pochodzącego z węgla. Ale do tego, żeby to utrzymać, żeby eksploatować węgiel tyle, tak długo, jak to będzie dla nas opłacalne, a nie wtedy, kiedy powie nam unijny urzędnik, potrzeba odwagi. Konfederacja taką odwagę ma. Potrzebujemy zakwestionowania pakietu klimatyczno-energetycznego. Potrzebujemy wynegocjonować rabat w redukcji emisji węgla. Zawieszenie stosowania wobec Polski systemu ETS. Należy odejść od Europejskiego Zielonego Ładu. I zobaczycie, różni ideologiczni akolici już piszą swoje tweety, zaatakują nas za to. Powiedzą, że tak się nie da, nie wolno, skrzyczą nas. Podtrzymajcie nam piwo. Natomiast to nie wystarczy. Polska potrzebuje miksu energetycznego. Miksu energetycznego, który będzie oparty po pierwsze na dotychczasowej energetyce węglowej, która ma być wsparta przez nowoczesne i czyste technologie. Da się to zrobić. Postęp technologiczny trwa. Być może nawet w tym momencie trwają badania i powinny trwać na tym, żeby właśnie eksploatować źródła węgla, dlatego, bo Polska bez węgla to utopia. Ekoterroryści oczywiście nam mówią, że to nieprawda, że my musimy odejść od węgla do tego czy innego roku. A w tym samym czasie Chiny czy Indie zwiększają wydobycie. Co robi PiS? PiS z kolei za wiele miliardów złotych zamyka kopalnie. To jest skandal. Miks energetyczny musi być oparty oczywiście także na energetyce jądrowej. Trzeba transferować technologię, trzeba uczyć się tej technologii, rozwijać ją. To jest oczywiste. Kolejną rzeczą, która musi być wprowadzona także w tym miksie energetycznym, to jest oczywiście gaz. Gaz jest w tym momencie oczywiście problematyczny, natomiast nie zmienia to faktu, że trzeba inwestować w poszukiwanie dodatkowych złóż w Polsce oraz analizować, jak dużo tego gazu możemy bezpiecznie sprowadzać z zagranicy. Natomiast należy ograniczyć go do bezpiecznego udziału w tym miksie. Kolejnym pomysłem Konfederacji to jest energetyka rozproszona. Taka, która jest produkowana lokalnie przez polskie samorządy, przez prywatnych przedsiębiorców, a być może także przez gospodarstwa domowe. To jest energetyka oparta na geotermii, na biogazowniach, na małych reaktorach atomowych, a także na odnawialnych źródłach energii, bo także one są tym źródłem. Natomiast wszystkie one muszą być w zgodzie z lokalnymi społecznościami, one muszą być w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami, bez jakichś ideologicznych fanaberii. Żeby to zrobić, należy zmniejszyć regulacje i biurokrację, które dławią ten rozwój. Miks energetyczny Konfederacji to koło zamachowe dla całej gospodarki. Miks energetyczny to rozwój polskich technologii. Miks energetyczny Konfederacji to niskie rachunki dla polskich rodzin. I miks energetyczny to także bezpieczeństwo polityczne. Konfederacja to Polska pełna energii. Tak chcemy żyć!
gromkie brawa jeszcze raz dla Witolda Tumanowicza. I zmieniamy temat. Anegdot o absurdach administracji państwa w naszym kraju starczyłoby na dobry stand-up, ale czy tak naprawdę jest się z czego śmiać? To się samo komentuje. Przed nami osoba, która przez ostatnie lata uporczywie walczyła o nasze prawa obywatelskie. Proszę państwa, Grzegorz Płaczek! Michał Wawer wszedł tutaj z metrem kwadratowym, a ja wszedłem z biało-czerwonym sercem, które teraz mi toczy krew dwa razy szybciej niż zwykle. Chciałbym was przywitać najpiękniej jak potrafię. Witaj Polko, witaj Polaku. Nie przyjechałem do was do Śląska, żeby się wykąpać w oceanie samozachwytu. Przyjechałem do was po to, żeby rzucić nam wszystkim wyzwanie. Wyzwanie, które ma być czymś niesamowitym. Chodzi o to, żeby wybudować uczciwą, normalną, kochającą się Polskę. Sławomir Mentzen nie ułatwia mi pracy, dlatego że powiedział, że niczego nie możemy obiecać i wywrócimy im ten stolik. Ja proponuję, panie prezesie, że nie tylko wywróćmy im ten stolik, ale wywalmy przez okna wszystkie krzesła, żeby PiS i PO nigdy nie wróciło do władzy, jak ją stracą. Zgadzam się, że należy wprowadzić deregulację. Mamy zbyt dużo wszystkich aktów prawnych w Polsce. Ostatnio przeczytałem, że żeby jedna osoba przeczytała to, co jest wyprodukowane w 2022 roku, potrzebowałaby 3 miesięcy czytania. Skąd się te ustawy biorą? Bardzo prosta odpowiedź. W samej Brukseli pracuje dzień w dzień 15 tysięcy lobbystów, i 2,5 tysiąca firm lobbingowych. Tego się nie da zatrzymać. Zgadzam się, że system trzeba zaorać i zbudować go od początku. Kochani Polacy, w ostatnich 3 latach zrobiłem wszystko razem ze środowiskiem wolnościowym i konfederacyjnym w Polsce, żeby wam pomóc. Czasami było bardzo trudno i zastanawiałem się, jak przekonać tych, którzy ewentualnie mogą jesienią tego roku oddać głos na Konfederację, bo my, żeby zwyciężyć, będziemy potrzebować głosów Polaków. I zastanawiałem się, jak moją obecnością dzisiaj w Warszawie pomóc liderom, którzy siedzą w pierwszych rzędach tej sali. I zacząłem czytać Konstytucję Wolności, którą każdy dzisiaj z was dostał. I brakuje mi tutaj jednego rozdziału. Brakuje mi czegoś, co dałoby zapewnienie Polakom, że nam zależy i my naprawdę chcemy zmienić tą Polskę. I pomyślałem, że nie ma możliwości zbudowania przyszłości bez analizy tego, co wydarzyło się w ostatnich 3 latach. Jest to przynajmniej moja indywidualna motywacja. Bo kiedy pomyślę, co zrobił polski rząd nam, naszym rodzinom, naszym najbliższym, to uwierzcie mi, że macie jednego z najbardziej zmotywowanych posłów przyszłej kadencji, jeśli Bóg da. Jak wam pomóc? Jak
jak mam czegokolwiek nauczyć liderów, którzy tworzą partię Konfederację, która już za niedługo wierzy, że przejmie władzę. W związku z tym postanowiłem, że nie ma tutaj niczego o motywacji i o tym, żeby was przekonać, że my naprawdę chcemy coś zrobić. W związku z tym pomyślałem, że krótkie, dwuminutowe świadectwo, bo jeszcze tyle czasu mi zostało na mównicy, być może przekona tych, którzy jeszcze się wciąż wahają. To pan poseł Braun pomagał wam w ostatnich latach, kiedy wchodziliśmy do pana Cesaka, do pana profesora Szumowskiego i to dzięki niemu mamy, wygraliśmy tą walkę. Przepraszam, emocje. To środowisko Nowej Nadziei, kiedy jeździliśmy po Polsce i się ukrywaliśmy przed policją, organizowało nam spotkania, żeby dać wam, Polacy, nadzieję. To środowisko i bezpośrednio pan poseł Krzysztof Bosak pomagał mi w momencie, kiedy moja fundacja odbijała się od ściany i jedyną możliwością, żeby wam, Polacy, pomóc, to była chwila, kiedy poseł mógł użyć swojej legitymacji poselskiej. Panie pośle, dziękuję. I nie przedłużając, na tej sali jeszcze jest jedna grupa osób, na którą my zawsze możemy liczyć. To kobiety. Wbrew temu, co mówią nasi przeciwnicy w mainstreamie, kochamy was i szanujemy. Na koniec zdradzę, że Anna Bryłka moim zdaniem jest jedną z większych wojowniczek Konfederacji, a drugą tajemnicą niech będzie, że chciałem na scenę wejść w towarzystwie mojej ukochanej żony, ale mi się nie udało. Ale potem pomyślałem, że nie powinienem wam tego mówić, bo co ze mnie będzie poseł, jeżeli nie jestem w stanie przekonać Aliny do tego, żeby weszła ze mną na scenę. Niech żyje wolna Polska. Dziękuję. Serdeczne pozdrowienia w takim razie dla małżonki oraz dla Anny Bryłki. To był Grzegorz Płaczek. Wielkie brawa. A teraz bardziej barwnej postaci polska scena polityczna jak dotąd nie doświadczyła. Elektryzuje od dekad, ale zawsze z tym samym przesłaniem. Dumna i bogata Polska, pan Janusz Korwin-Mikke! Kochani, podobno najlepsze wino daje się na koniec, więc rozumiem, że stare wino jest najlepsze, więc... Zanim przejdę do spraw ogólnych, chcę powiedzieć o jednej sprawie niesłychanie ważnej, szczegółowej. Otóż lat temu 30 z hakiem podobno obaliliśmy socjalizm.
I tam, gdzieśmy go obalili, na przykład w telefonach, działa. Niektóre działy przemysłu działają. Restauracje działają. Ale dwie bardzo ważne dziedziny, które zajmują ponad połowę budżetu, to jest oświata i służba zdrowia, dalej tkwią w komunizmie. Dlaczego nie udało się wyrwać tych dziedzin tej bandzie złodziei i oszustów, która rządzi w tej chwili Polską? To kiedyś powiedział w świętej pamięci Winston Churchill, że Polacy to wspaniali ludzie, ale są rządzeni przez najpodlejszych z podłych. Niestety... niestety zostało to do dzisiaj. Dlaczego nie udało się wyrwać tych dziedzin tym najpodlejszym z podłych? Bo dzieci są słabe, bo chorzy są słabi i dlatego nie potrafią się uwolnić. I Konfederacja to zrobi. Jakie są skutki działania? Będę się skupiał na Narodowym Funduszu Zdrowia i Służbie Zdrowia. Jakie są skutki tego działania? Na przykład wmawia się nam, że gdyby nie służba zdrowia, to wszyscy by umarli, dawno by nas nie było, dzieci by nie było, proszę Państwa. Czyli powiedzmy jasno, kilkadziesiąt tysięcy lekarzy pracuje w tej chwili nie przy łóżkach chorych, tylko pracuje w NFZ-cie, w działach zdrowia, w województwie, powiecie, gminie, w różnych komórkach, instytucjach, w Ministerstwie Zdrowia. Gdyby zlikwidować to wszystko i ci ludzie poszli leczyć chorych, kolejki do lekarza zniknęły z godziny na godzinę, dosłownie. Szczyt marnotrawstwa i zbrodni był z okazji COVID-u, gdzie służba zdrowia tak wspaniale działała, że uratowała 30 tysięcy chorych na COVID, a zginęło 200 tysięcy ludzi, którzy nie mieli miejsc w szpitalach. Ja obiecuję, że Jego Ekscelencji Adamem Niedzielskim to my się jeszcze zajmiemy. Dlaczego restauracje mogą działać normalnie, a lecznictwo nie może działać normalnie? Dlatego działa normalnie, bo nie istnieje Ministerstwo Aprowizacji Narodowej. Natomiast istnieje Ministerstwo Zdrowia i wydaje tysiące przepisów. Oczywiście kradnie, marnotrawie, wielu ludzi tu korzysta, a chorzy zapłacą, bo za swoje życie i zdrowie człowiek gotów jest przepłacić trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie. Czy wiecie, że lekarstwa kosztują w tej chwili w Polsce 6 razy drożej, niż gdyby był, jakby był wolny rynek? 6 razy drożej byłoby taniej. 6 razy. To wiemy, bo tak było. I wiemy dokładnie, że jeżeli wyjmie się jakiś lek z lekospisu refundowanego przez państwo, to po pół roku cena spada 3-krotnie. No bo ludzie takiego drugiego by nie kupili. Okazuje się, że można sprzedawać taniej. I proszę Państwa, my to wszystko wiemy. My to wszystko wiemy i my musimy po prostu przyrządzić normalność, wrócić normalność. Proszę Państwa, i do tego trzeba silnego uderzenia. Państwo widzą tę moc, tę energię tutaj na tej sali. Wejdziemy do tego Sejmu i prawie na pewno będziemy języczkiem uwagi. I nie po to będziemy tym języczkiem uwagi, żeby wyjść w koalicję z PO, czy z PiS-em, czy ja wiem z kim tam jeszcze. Nie, proszę Państwa. Konfederacja ma swój program,
który państwo znacie. I Konfederacja się nie godzi na bycie doczepką do jakiejś partii złodziei i oszustów, którzy rządzą Polską do tej pory. Jak słusznie powiedział kolega Bosak, jak oni chcą, to niech dzwonią do nas. I my wtedy możemy powiedzieć, kochani, my mamy swój program, proszę, i jak chcecie nam zrealizować ten program, rozumiemy, że nie cały, okej, nie cały, ale służba zdrowia, oświata, ale przecież te wszystkie tematy, które były poruszane przez moich kolegów przed chwilą i koleżankę, prawda, wszystkie tematy, ile z tego się da wyrwać? Wyrwiemy. A jak się nie uda, to niech sobie zawrą wielką koalicję. Tak jak w Niemczech rządziło CDU z SPD. A niech sobie zawrą wielką koalicję. Będziemy ich punktować i następnych wyborach będziemy mieli ponad 50%. Widzieli państwo zapał tych młodych ludzi, którzy przemawiali. No dojrzałych już, ale z mojego punktu widzenia są młodzi ludzie. Czy oni kiedyś ulegną tym złodziejom? Czy oni ustąpią im, dadzą się przekupić? Nie dadzą. No, a w razie czego na końcu czeka jeszcze stary Korwin-Mikke, który do tego nie dopuści. Przedłużmy te owacje, proszę państwa. Cóż za wystąpienie. Ta sama charyzma od dekad, która wznosi polskie serca, proszę państwa. Tak chcemy żyć. Chcemy żyć i tak chcemy o tym mówić. Chcemy o tym mówić głośno, chcemy mówić o tym, jakie są nasze potrzeby, czego wymagamy, ale też co chcemy dać od siebie, a chcemy dać bardzo, bardzo wiele. Moi drodzy, to jeszcze nie jest koniec. Zapraszam teraz ponownie na scenę Krzysztof Bosak i Sławek Mencen. I tak się robi konwencję. To my jesteśmy prawdziwą trzecią siłą, jedyną alternatywą dla PiSu i Platformy. Nie zagłuszycie nas, nie zamilczycie nas, przez kolejne miesiące będzie o nas bardzo głośno. To jest historyczne wydarzenie i to jest historyczna kampania wyborcza, która się zaczyna. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami, dziękujemy internautom, dziękujemy wszystkim, którzy są z nami dzisiaj na sali. Dziękujemy personelowi technicznemu, sztabowi, wszystkim, którzy pomogli stworzyć tak wspaniałe wydarzenie. Teraz ruszamy w Polskę. Zaczyna się kampania i musimy przeorać nasz kraj, naszą pracą, docierając do wszystkich Polaków. I przypominajka dla dziennikarzy, bo dalej nie zrozumieliście i ciągle się nas pytacie.
Nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść z PiS-em i Platformą do stolika, tylko żeby im ten stolik wywrócić. I my im ten stolik wywrócimy. A Tuska z Kaczyńskim wyślemy na emeryturę do Ciechocinka, albo do Sztumu, albo do Choroszczy. I tak trzeba żyć. Brawo! Dziękujemy i pozdrawiamy! Dziękujemy.